Pasta jest moim stylem życia i jednocześnie drugim życiem, którym żyję i chcę żyć. Jestem Bartosz, mam 17 lat i moją pasją jest gra w koszykówkę na wózku. Koszykówka pojawiła się w moim życiu, gdy zacząłem chodzić na zajęcia Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i tam się dowiedziałem o niej i zacząłem w nią grać, polubiłem ją i gram tak do dzisiaj. Obecnie uczęszczam do Łódzkiego Towarzystwa Rehabilitacyjno-Sportowego Niepełnosprawnych w Łodzi, mieszczącego się na Karpackiej 61. Jestem trenerem koszykówki na wózkach od już paru lat. Moje nazwisko Paweł Olejnik, Łódzkie Towarzystwo Rehabilitacyjno-Sportowe Osób Niepełnosprawnych. Bartek jest obiecującym zawodnikiem. Mam nadzieję, że będzie grał w reprezentacji i juniorów, i seniorskiej. Temu życzę. Jesteśmy zespołem bardzo młodym, rozwijającym się z medalami mistrzostw juniorów. Mamy pod rząd dwa złote medale mistrzostw Polski. Na treningi koszykówki tygodniowo przeznaczam 2 godziny, 2 razy w tygodniu na hali sportowej. Latem chodzę też na orliki, porzucać sobie piłką i potrenować indywidualnie koszykówkę. Moim największym osiągnięciem jest pierwsze miejsce w lidze koszykówki na wózkach w sezonie 2016-2017, a drugim największym osiągnięciem jest również pierwsze miejsce w lidze koszykówki na wózkach w sezonie 2017-2018. W przyszłości chciałbym zostać zawodnikiem Ligi Europejskiej w koszykówce na wózkach i zawodnikiem Ligi Światowej. Swoje pasje zawdzięczam lepszą sprawność fizyczną, poznawanie nowych osobowości, miejsc oraz zdobywanie doświadczenia na boisku. Moimi najlepszymi wspomnieniami związane z grą w koszykówkę są zagraniczne wyjazdy na turnieje do Włoch i na Litwę. Zachęcam wszystkich do aktywności fizycznej, dzięki której można zdobyć kondycję oraz doświadczenie i dzięki niej można poszerzać swoje horyzonty.